świetnie pani wygląda, świetną metamorfozę, świetne tam, myślę, że ładnych parę kilo gdzieś tam ubyło, fani się zachwycają, ja również. I wszyscy się zastanawiają, czego tak naprawdę to jest zasługa. Czy na przykład męża, kulturysty i dietetyka, czy na przykład właśnie jakieś diety. Ja sobie żartuję, że ja zawsze wyglądam świetnie, czy przed metamorfozą, czy po. Bo rzeczywiście temat tego, czy się ma parę kilo więcej, czy mniej, to nie jest jakiś temat dla mnie wyjątkowo dramatyczny, który miałby mi spędzać sen z powiek. Natomiast tak rzeczywiście, no, każdy z nas czasami zapracowany, zabiegany funkcjonuje, że ciągle jesteś w pracy, jesz wtedy, kiedy masz przerwę, kiedy ci pozwolą i to, co akurat jest, to, co masz pod ręką. Jeśli jesteś ciągle w podróżach, a tak jest w mojej pracy, to są podróże zawodowe z teatrem czy na koncerty, niejednokrotnie takie ciągłe życie w busie, który nas wozi gdzieś z gościnnymi występami do innych miast. Jesz wtedy, kiedy masz przerwę w podróży i to, co akurat jest, więc czasem jest to jakaś buła na stacji benzynowej albo jakieś tak zwane fast foodstwo i nawet nie zwrócisz uwagi, kiedy tak tu wpadnie kilo, tam wpadnie kilo, za pół roku znowu wpadnie kilo i się zrobi z tego 10 albo więcej. Niestety często wszyscy tak funkcjonujemy, my tak pracujemy, spędzamy dużo czasu w biurze lub przy komputerze, nie mamy czasu uprawiać sportu i tak po troszeczku można przybrać. Dla mnie nie jest to jakiś wielki dramat, jeśli jest mnie troszkę więcej czy troszkę mniej, ale jeżeli przychodzi taki moment, że stwierdzam, że no jakby czuję już to, że chciałabym trochę zeszczupleć i kiedyś się trzeba wziąć, no to trzeba sporządzić sobie przede wszystkim jakiś realny plan, kiedy jesteś w stanie to przeprowadzić, żeby rzeczywiście dopilnować jakiejś rozsądnej diety i żeby to miało jakiś efekt, bo niestety nie da się spektakularnego efektu uzyskać w tydzień, musisz na to mieć przynajmniej 3 miesiące takiej naprawdę bardzo rozsądnej, zaprojektowanej specjalnie dla ciebie przez dietetyka diety. W moim przypadku jedyna taka szansa była w wakacje, kiedy tych podróży służbowych i życia w busie jest mniej. No i w zaskakujący sposób udało się nawet lepiej niż sądziłam i faktycznie w 3 miesiące takiej rzetelnej diety udało mi się zredukować się o parę rozmiarów, z czego się bardzo cieszę. Oczywiście wiele osób się zastanawia, że jeżeli ktoś przebrnie przez taką dietę detoksykującą, przez którą ja wybrałam dla siebie, to taki rodzaj wegańskiego detoksu, czyli same bardzo zdrowe warzywa w rozsądnych kompilacjach. Później zastanawiamy się nad tym, czy komuś grozi efekt jojo, czy nie. Każdemu grozi efekt jojo, jeżeli po przeprowadzeniu diety uznasz, że wow, super, fantastycznie, schudłem teraz, i rzucamy się do lodówki. No i wtedy wpada nam 2 razy więcej niż schudliśmy, także to jest kwestia tylko po prostu zmiany pewnych nawyków na dłuższy czas.